Do polskich kin niedawno wszedł najnowszy film Kitty Green, The Royal Hotel. Kitty Green zasłynęła kilka lat temu przełomowym, fantastycznym, ale bardzo malutkim, skromnym debiutem asystentką z 2019 roku. Był to rewelacyjny debiut fabularny, który tak skromnymi środkami wyrazu wyrażał tak wiele, że Oczywistym było, że jak tylko pojawi się kolejna propozycja od tej australijskiej reżyserki, to my będziemy na seansie. Hanna i lis przyjechały do Australii, żeby ją zwiedzać, ale lis spłukała się do cna, i z tego powodu dziewczyny muszą troszeczkę zmienić plany, więc trafiają do takiej agencji, w której można znaleźć. Pracę jednocześnie mając poczucie, że się tak troszkę zwiedza Australię, niby. Bardzo popularny program Work and Travel. Sama rozważałam, czy nie brać w nim udziału, gdybym nie była tak antyspołeczną mhm. osobą. I A pewnie, po tym filmie. Nie skorzystała. Już nikt nie skorzysta z Work and Travel. No w każdym razie korzystają z tego programu. No i z racji tego, że chcą na szybko znaleźć jakieś miejsce, to trafiają na bezdroża australijskie gdzieś w okolice jakiejś kopalni i tam mają pracować w tytułowym Royal Hotel w Pabie no i będą też musiały jakoś sobie poradzić z tymi wszystkimi mężczyznami którzy w kopalni pracują a w głównych rolach występują Julia Garner, którą mogliśmy już poznać w Asystentce. To partneruje jej Jessica Henwick w roli Liz, najlepszej przyjaciółki naszej głównej bohaterki Hany. A gdzieś tam na drugim planie kręci się najwybitniejszy elf z Australii. Tylko trochę w złym stanie, nieśmiertelność mu nie służy. Hugo Weaving. I trzeba przyznać, że to jest taki rarytas, bo zdałam sobie sprawę z tego, że ja Hugo Weavinga naprawdę... W filmach nie widuję. Chyba ostatnio pamiętam go w Przełęczy Ocalonych, mm -hmm. gdzie grał ojca głównego bohatera i podobnie jak tutaj pijaka. Tak. Sprawdza się w tych rolach, podziwo. No, no, no. Albo szlachetny elf. Albo ostatni piak trochę maczystowski również w obu tych filmach. Ewentualnie... Matrixowy wirus. W ogóle z racji tego, iż po raz kolejny w filmie Kitty Green główną rolę gra Julia Garner, no to jest taka teoria spiskowa, że to jest ta sama postać z asystentki, która żeby przepracować to, co przeżyła podczas swojej pierwszej ważnej pracy, teraz wyjechała właśnie na takie. Szalone wakacje do Australii. Gdzie by nie pojechała, spotykają podobna rzeczywistość, mówiąc krótko, jeżeli ta szalona teoria by się sprawdziła. No w pewnym sensie Kitty Green kontynuuje to, co przedstawiła w asystentce. W asystentce pokazywała świat mitu świat, w którym molestowanie w miejscu pracy jest czymś absolutnie naturalnym, jakkolwiek to brzmi, a także Czymś naturalnym jest również krycie tego molestowania, szczególnie jeżeli dopuszcza się go osoba na wysokim stanowisku. No i tutaj co prawda nie ma sytuacji takiej samej jak w asystence, ale znowu mamy miejsce pracy, znowu mamy mężczyzn, którzy zachowują się wobec naszych głównych bohaterek. No. Powiedziałbym dwuznacznie, chociaż nawet nie wiem, czy można powiedzieć dwuznacznie, ponieważ jednoznacznie w taki bardzo samczy sposób się do nich odnoszą różnorodne seksualne propozycje, wprost i w żartach kierują do nich. Więc no praca nie jest łatwa, szczególnie nie jest łatwa dla Hany, która sobie absolutnie z tym nie radzi i chciałaby, żeby te jej wakacje wyglądały inaczej. No i czuję się trochę taka zdradzona przez to, co zrobiła Lis, że wydała te wszystkie pieniądze za szybko i przez to ona teraz. Musi w takim, a nie innym środowisku e, spoconym męskim cierpieć. Historia, którą ma do opowiedzenia nam tym razem Kitty Green, została też zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami, ponieważ no, nawet nie wiem, czy to tajemnica Poli że asystentka została zainspirowana tym, co działo się w wytwórni filmów Miramax i jaką osobą był Harvey Weinstein. Tym razem Kitty Green opowiedziała historię zainspirowaną dokumentem. Hotel Kulgady, który opowiadał e, historię dwóch fińskich dziewczyn, które również wyruszyły na przygodę do Australii i zaczęły tam pracować w tytułowym pubie, m, który... Też był przepełniony mężczyznami z pobliskiej kopalni. No i ten dokument odkrywał no, taką ciemną stronę Australii, kiedy to takie bardzo obsceniczne zachowania były czymś naturalnym dla lokalnej społeczności. No i te dziewczyny, zupełnie wyrwane z kontekstu, wrzucone do zupełnie obcej kultury zachowań, musiały się mierzyć z tym, do czego na co dzień nie przywykłe. I Kitty Green, rodowita Australijka, widząc ten dokument, zdała sobie sprawę z tego, że heh, faktycznie na wiele Zachowań się zgadzam. Do wielu zachowań mężczyzn z mojego kraju przywykłam, a faktycznie z perspektywy innej kultury to wszystko może się wydawać bardzo agresywne, obsceniczne i seksistowskie. I postanowiła zgłębić w swoim filmie ten temat. Naszymi bohaterkami w przeciwieństwie do dokumentu nie są Finki, tylko Amerykanki, no. które zresztą podają się za Kanadyjki z filmu o tym, że są Amerykankami się nie dowiesz. No czy znaczy, moim zdaniem się nie dowiesz. Nie wiem, jakbyś się miała dowiedzieć. Jeszcze nawet jedna z bohaterek na urodziny dostaje tort z flagą Kanady, co jakby tylko by podkreślało jakąś taką ironiczną ich przynależność do kanadyjskiego narodu. No tak. Teraz można sobie zdać sprawę z tego, że że to był taki złośliwy żart ze strony jednej z bohaterek do drugiej. No pewnie byś to rozpoznał, gdybyś miał dobry słuch do akcentów. No jednak ten Akcent kanadyjski zdecydowanie różni się od tych różnych akcentów amerykańskich i pewnie na podstawie tego łatwiej by było to rozpoznać. Ale faktycznie to jest jeden z tych pierwszych błędów. The Royal Hotel, o których możemy już wspomnieć, to znaczy o ile asystentka. No, była filmem bliskim ideału, była naprawdę perfekcyjnie przemyślana, każdy zamysł reżyserki można było w sposób przejrzysty wyczytać, oglądając to, co widzimy na ekranie. Chociaż tamten film też był bardzo powściągliwy, też bardzo grał na takich światłocieniach, na nieoczywistościach. To mimo wszystko doskonale wiedzieliśmy, dokąd dąży ten film, co chce nam powiedzieć. I w tej wymowie był bardzo wstrząsający. No, bo największą siłą asystentki właśnie jest ta nieoczywistość, a jednocześnie ta obojętność całego otoczenia na to, co się dzieje. W zasadzie cała ta mała wytwórnia filmowa zgadza się na to, żeby być prywatnym burdelem szefa, no i w zasadzie każdy się już z tym pogodził. Nikt nie widzi w tym nic złego, żaden problem. Pracujmy dalej. Business as usual. Tylko jedna głupia asystentka chce coś zmienić. Tylko jedna nowa świeżynka weszła do tej firmy, i wydaje jej się, że świat stoi na zupełnie innych ideałach. I jest to faktycznie wstrząsające, porażający seans, choć bardzo subtelnie wygrany. To jest horror. Ja, ja uważam, że Kitty Green. Kręci horrory. Tak. Pod płaszczykiem subtelnych, powściągliwych dramatów tak naprawdę kręci horrory. W Asystentce Absolutnie udało jej się zrobić horror z demonem, którego nie widać, mhm. którego tylko w kilku drobnych momentach słychać. No i teraz w Royal Hotel też tak naprawdę zrobiła horror. Taki można powiedzieć folk horror czasem, tak? Jak gdzieś wyjeżdżasz do jakiejś obcej kultury tak. i tam spotykają cię absolutnie przerażające rzeczy. No. No właśnie, tutaj można powiedzieć, że poszła w bardziej tradycyjny nurt inspirowania się horrorem, no bo no, ile to razy podstawą fabuły jakiejś wstrząsającej opowieści był fakt, że dwie młode dziewczyny wyruszają na przygodę, trafiają do jakiegoś opustoszałego, niebezpiecznego, zagrażającego miejsca no i dzieją się rzeczy. No i faktycznie w The Real Hotel też dzieją się rzeczy, ale oczywiście Kitty Green, ta konwencja horrorowa jest potrzebna tylko do tego, żeby pokazać jakąś Prawdę o naszym rzeczywistym świecie. To znaczy, ten koncept The Royal Hotel bardzo mnie kupił, a mianowicie, że dla młodej dziewczyny każda taka wyprawa w nieznane miejsce, no powiedzmy pełne mężczyzn obcych, to jest trochę potencjalnie wstrząsający thriller tudzież horror. I z tym się utożsamiałam. Im jestem starsza, tym może mam w sobie mniej lęków, ale jako młoda dziewczyna, faktycznie też byłam trochę taką haną, i widziałam to zagrożenie na każdym kroku. A ty byś się nie bała? I nie mówię kiedyś, dzisiaj. Ja, ja się bardzo utożsamiałem z bohaterką. Niby nie, nie jestem kobietą, ale bardzo się utożsamiałem z tym strachem. Oczywiście, no, można sobie tutaj zadawać pytanie. Zdecydowanie ten film bazuje na tym, że w jakimś tam stopniu patrzymy na tą rzeczywistość oczami właśnie Hany przede wszystkim, tak? Bo mimo tych dwóch głównych bohaterek, no to jednak Hana jest tą, która przewodzi, której spojrzenie przewodzi w tym filmie. No i można oczywiście zadawać sobie pytanie, czy to, co ona widzi, czy to, co ona dostrzega, jest czymś, co mogłoby się zamienić autentycznie w taką skrajnie niebezpieczną sytuację. No ale kiedy tak patrzę na, z jej perspektywy, jest jedną z niewielu kobiet w tym środowisku, jest młodą, atrakcyjną kobietą pośród samotnych mężczyzn, którzy w pubie, gdzie ona pracuje, piją duże ilości alkoholu. Ponadto to nie są lokalsi, to znaczy to nie jest miejsce, gdzie ludzie mają swoje życie, to są przejezdni tak naprawdę. Oni przyjechali tu do pracy na kilka tygodni, kilka miesięcy, a później jadą dalej. znaczy, to znaczy... Są, są wygłodniali e, 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 interakcji społecznych z kobietami, są wygłodniali pewnie też fizycznych interakcji z kobietami. Tak, no a ponadto nie ma tej społeczności, która mogłaby ich jakoś hamować, to znaczy no nie mają na miejscu żony, rodziny, przyjaciół, którzy że no, ich jakieś takie pierwotne zapędy mogłyby hamować. Wręcz przeciwnie, można byłoby powiedzieć, że fakt, że mamy zbiór takich wyalienowanych mężczyzn, to wręcz oni się wzajemnie napędzają w takim seksizmie, agresji, pijaństwie, wstrętnych docinkach. No i będąc taką Haną, no trudno się nie bać. Tym bardziej, jeżeli później po tym miejscu, gdzie ona mieszka, gdzie one mieszkają, jak zombie chodzą ci pijani mężczyźni i nie wie do czego tą tak naprawdę zdolni? No tutaj mamy przede wszystkim jeden szwarc charakter, czyli postać Doliego, mm -hmm. który jest takim cichym, w sumie nie głupim, ale no wyraźnie facetem, który chce podrywać, jest w nim jakaś taka utajona agresja. Jest takie śliski. Śliski, jest bardzo śliski. Mnie też absolutnie przerażał. I, i, I to, że nie wiem, wieczorem chce się do ciebie dostać do pokoju, no czego masz się spodziewać? No wiadomo, że się spodziewasz najgorszego w tym przypadku, więc... Można powiedzieć, że o na wyolbrzymia, ochana ma takie, właśnie wręcz ksenofobiczne spojrzenie na tych mężczyzn, ale trudno. I ją o to winić. Znaczy, no właśnie, bo tutaj też trochę się wkrada e, takie uprzedzenie w stosunku e, do innej kultury i no, klasy robotniczej. Mhm. No bo właśnie, to są ludzie ciężko pracujący, e, mężczyźni no, na samym dnie drabiny społecznej. Może e, nie wszyscy. Ale większość tak. Są samotni, społeczność, w której się wychowywali kazała im wyrażać y, emocje w taki sposób, a nie inny, więc w pewnym sensie oni sami są trochę ofiarą systemu. Więc momentami oglądając ten film miałam takie poczucie, y, no, że może jednak Kitty Green jest zbyt okrutna dla swoich pobratymców, ale z drugiej strony po prostu można... Y, ten element tego filmu uznać jako dodatkową warstwę tej opowieści, to znaczy, no ci mężczyźni sami są w potrzebie, co nie zmienia faktu, że dla takiej młodej, obcej dziewczyny, pomimo iż oni nie mają złych intencji, to jednak stanowią zagrożenie nie mają teoretycznie złych intencji, mm -hmm. ale co się wydarzy właśnie w momencie, kiedy są popijaków wśród innych kolegów z kopalni, no tutaj już pewności nie mamy, więc to tak naprawdę jest dważenie tego, czy, czy nasza bohaterka miałaby sobie spokojnie usiąść w krzesełku i pomyśleć, że mm, nie, no tak, no, no, moja, mój namysł klasowy mówi, że nie powinnam ich źle oceniać. No, no to tak, no to właśnie my jako widzowie możemy sobie pozwolić na ten namysł, ale gdyby, gdybyśmy byli na miejscu chany, to ten namysł klasowy byłby ostatnim na co byśmy sobie pozwolili, też byśmy absolutnie. chcieli spieprzać, gdzie pieprz rośnie. Nie, absolutnie. Kiedy jesteś w takiej sytuacji, to empatia tutaj nie ma żadnego znaczenia, aczkolwiek ten film też pokazuje, że. Reakcje kobiet na takie zachowania też są różne. Te strategie, mm. załóżmy to, przetrwania, wykształciły się przeróżne. Hanna obrała właśnie tą strategię unikania jawnej wrogości, no takiego nastroszenia się w stosunku do tych mężczyzn, ale jej przyjaciółka Liz jest znacznie bardziej otwarta, znacznie bardziej ufna i tolerancyjna. To no znaczy, ona się umie zaadaptować. Tak, chce się dostosować do tej kultury. Zresztą, w Pewnym momencie mówi moim zdaniem bardzo trafne słowa. A czym się ci mężczyźni tutaj różnią od tych, których poznaliśmy na ekskluzywnym jachcie? No i dokładnie to się później wręcz wydarza, ponieważ osoba poznana na tym jachcie, Norweg Torsten, przyjeżdża do nich. No i Hanna jest cała rozpromieniona, no że wreszcie jakiś cywilizowany tak. mężczyzna przybywa do tego miejsca, ale okazuje się, że Torsten świetnie się adaptuje właśnie do innych. Mężczyzn, i jego zachowanie wcale się m, znacznie nie różni od tego, co oni przedstawiają, a więc. No właśnie, ten cywilizowany mężczyzna i no, ta, jakaś taka, ta, ta jakaś taka niechęć klasowa, którą machana, okazuje się jej złudzeniem. No właśnie, w ogóle myślałam, że motywem przewodnim tego filmu będzie złudzenie, pozory, błędne wstępne założenia, ponieważ The Royal Hotel otwiera nam się w sposób bardzo znaczący i to otwarcie tego filmu bardzo mi się podobało. To znaczy, y, pierwsze co słyszymy, to jest intensywna muzyka klubowa. No i z ciemności wyłania nam się nasza główna bohaterka. Od razu zakładamy, że jesteśmy w jakimś nocnym klubie, w jakiejś imprezowni. No, a chwilę potem. Wychodzimy na światło dzienne. Tak naprawdę to nie jest noc, tylko jaśniutki dzień, a tą imprezownią jest jacht czyli nie jesteśmy w żadnym mieście, w żadnym stabilnym miejscu, w jakimś klubie, tylko jesteśmy na jachcie. No i to igranie z naszymi wstępnymi założeniami, no od razu wyznaczyło mi ścieżkę myśli, którymi powinnam podążać, obserwując to, co się dzieje na ekranie. I szczerze mówiąc, początkowo spodziewałam się, że ta gra pozor będzie przede wszystkim dotyczyć właśnie postrzegania przez Hanę tych mężczyzn. To znaczy, na końcu okaże się, że jej poczucie zagrożenia, ta wrogość, te pozory, tej agresji mężczyzn i ich seksizmu, no właśnie, będą czymś zupełnie innym niż nam się wydawało, że tym potworem będzie coś zupełnie innego, albo wręcz przeciwnie, nie będzie żadnego potwora. I w pewnym sensie, Faktycznie to się sprawdza, ponieważ z jednej strony Kitty Green czerpie z konwencji horroru, ale The Royal Hotel oczywiście nie jest horrorem, czyli no, można założyć, że, że zaczynamy od tej ciemności, od tego poczucia zagrożenia, ale tak naprawdę wszystko się dzieje w biały dzień, czyli ten cały horror to tak naprawdę nasze codzienne życie. Codzienne sytuacje, z którymi mierzą się przede wszystkim młode dziewczęta. Ale wiesz, to jest trochę tak, jak w rzeku, jak osioł mówił, że on już zna tamtą połowę. <grym> e, I jeżeli właśnie siedzisz w danej kulturze e, i przywykłaś do pewnych, Konkretnych zachowań, konkretnych mężczyzn, to one są ci znajome i masz wyrobione w stosunku do nich takie sprawdzone mechanizmy obronne. Ale kiedy trafiasz do absolutnie nowego miejsca, e to nie wiesz, co robić. To są nieznane jednostki. Nie wiesz, do czego są tak naprawdę zdolne. Mogą być niegroźne i seksistowskie żarty mogą być niegroźne, a mogą być bardzo groźne. Okay. I dlatego to przerażenie przed nieznanym, przed nieoswojonym jest dużo większe. I myślę, że trochę też tak może być w, tym, w tej sytuacji. Dodatkowo jeszcze nie wiemy, co się przydarzyło naszym bohaterkom wcześniej. Jest gdzieś taki motyw delikatnie naszkicowany przez Kitty Green, że one przed czymś trochę. Uciekają do tej Australii. No, właśnie, ale przed tym i to mnie trochę frustrowało w tym filmie. To znaczy, jednak, The Royal Hotel już jest zbyt niedopowiedziane, jest zbyt wiele momentów w tej historii, które są otwarte na zbyt skrajne interpretacje, i moim zdaniem, jednak, to jest błąd tego filmu, błąd reżyserski Kitty Green, ponieważ słuchając jej wywiadów, ona momentami jest zszokowana interpretacjami e, widzów, ale to moim zdaniem, Pokazuje, że jednak pewne rzeczy nie do końca przemyślała. Może nie było wystarczająco dużo pokazów próbnych, albo może w ogóle ich nie było, tylko na przykład pokazała ten film znajomym. No i przez to nie było takiego wiarygodnego feedbacku, co jest czytelne w tym filmie, a co jest nieczytelne. Dla jednych może to być atrakcja, że ten film jest tak niedopowiedziany i można sobie snuć szalone historie. No ale. Częściowo uznaję to za błąd. To znaczy, jest kilka tutaj sytuacji, jak chociażby wspomniany fakt, że nasze bohaterki są tak naprawdę Amerykankami podającymi się za Kanadyjki, ponieważ wydaje im się, że w ten sposób będą bardziej lubiane. No to to jest coś, co wymyśliła sobie po prostu Kitty Green na zasadzie obserwacji, to znaczy opowiadała o tym, że jak sama podróżowała, to zauważyła, że Amerykanie bardzo często podróżują z flagami Kanady gdzieś tam na plecakach. No właśnie z takim przekonaniem, że Amerykanie wzbudzają w obcych wrogość, a Kanadyjczyków wszyscy lubią. No i to jej spostrzeżenie po prostu przelała y, na papier y, do scenariusza. No właśnie nie przelała. Znaczy może na papier jeszcze przelała, ale już na kamerę. Nie przelała. Ale no nie do końca to wybrzmiało w samym filmie. Też jedna z dziennikarek e, przeprowadzająca wywiad z Kitty Green zapytała ją e, o ten element klasowy, który wybrzmiewa e, w filmie. E, zwłaszcza jeżeli chodzi o relacje e, naszych głównych bohaterek, i Kitty Green też wtedy czuła się skonfundowana o co chodzi. No a dziennikarka jej przypomniała, że przecież na początku e, Liz ma sytuację, że jej karta kredytowa zostaje odrzucona. A reakcją jej przyjaciółki jest irytacja. No i dziennikarka na podstawie tego wysnuła wniosek, że te przyjaciółki jednak dzieli jakaś przepaść klasowa, jakieś możliwości finansowe no co też by wskazywało na zachowanie lis tej biedniejszej, może bardziej z klasy robotniczej, która lepiej czuje się w tym środowisku mężczyzn, łatwiej potrafi się dostosować do takiej sytuacji, a ta bogatsza Hana jest oburzona tymi wszystkimi robotniczymi zachowaniami no ale Kitty Green po raz kolejny była bardzo zaskoczona taką interpretacją relacji między przyjaciółkami. No ja też nie, akurat nie miałem takiego wrażenia, po prostu w wydawało mi się, że to jest różnica charakterów, że list jest bardziej hedonistyczna, że wszystkie pieniądze wydała, a tamta jest właśnie jednak taka bardziej zachowawcza i rozsądna. No tak i, i zdecydowanie w taki wydźwięk celowała reżyserka. Jest jeszcze taki bardzo konfudujący moment tajemniczego telefonu od wcześniejszej mieszkanki tego The Royal Hotel. Od która... wcześniejszej osoby, która też w work and travel Paweł wzięła i pracowała zanim tam były Liz i Otóż to i też ten telefon jest no, bardzo taki wprawiający w nas w poczucie zagrożenia, w poczucie niepewności co się wydarzyło z tą dziewczyną w ogóle od początku, kiedy widzimy te dziewczyny i fakt, że właśnie one się zadają z Dolim, no to mamy poczucie, że, że czeka je jakaś straszna przyszłość. No, ale po raz kolejny to są tylko pozory, ponieważ pierwotne założenie Kitty Green było zupełnie inne, i to, że widzowie z tej rozmowy potrafią wyczytać, że ta Angielka została w ogóle niewolnicą seksualną i jest teraz wykorzystywana, gdzieś tam przetrzymywana bez swojej woli, no, to, to jest nasza fantazja. Ale to, mimo wszystko, to też dużo mówi o tym, czego my, jako widzowie, spodziewamy się po tego typu historii. To znaczy, jeżeli są gdzieś młode dziewczyny i towarzyszą im mężczyźni o niejednoznacznych intencjach, po prostu mężczyźni, to spodziewamy się najgorszego. Tak jak Hana zresztą. No ale to akurat skoro my patrzymy na tą rzeczywistość w pewnym sensie oczami Hany, ona odbiera ten telefon i ona słyszy te jakieś takie trochę bełkotliwe, nieoczywiste e, słowa wypowiadane przez e, tą Angielkę, przez telefon, no to e, nic dziwnego, że przyjmujemy też sposób myślenia Hany, że wydarzyło się tej dziewczynie coś złego. Ale z drugiej strony zastanawiam się, czy The Royal Hotel. W ten sposób, przez te sytuacje, dużo nam nie mówi o tym, do czego nas przyzwyczaiły tego typu filmy, media. To znaczy, szukamy tych sensacyjnych historii, szukamy e, tych krwawych rozwiązań. Jeżeli jest gdzieś młoda dziewczyna, to musi się jej stać krzywda i to przede wszystkim ze strony mężczyzny. I czy też tego typu historie nie nakręcają w naszej wyobraźni tego poczucia zagrożenia? Odpowiedź brzmi nie wiem. <grymne> Ale I Kitty Green może też nie wie. Może to dobrze, że nie wie akurat w tym przypadku. Ja chyba jednak wyznaję taką zasadę, że nie zawsze chcę wiedzieć, co reżyser ma do powiedzenia o swoim mm -hmm. filmie. Czy tutaj Kitty Green może nie tyle mówiła rzeczy jakieś głupie czy niestworzone, bo i tak się zdarza, tylko po prostu okazało się, że klimat, który wytworzyła w filmie, wyzwalał w widzach jeszcze większe poczucie niepokoju, niż może nawet sama Kitty Green to założyła, co. Ja bym powiedział, że jest jakąś tam siłą tego filmu. Ja nie mam. W zasadzie do tego, co Kitty Green nakręciła, zarzutów, jakoś bardzo dobrze odnajduje się w świecie, który kreuje Kitty Green, to znaczy bardzo źle się odnajduje w tym świecie, ponieważ czuje się rzeczywiście zagrożony, przerażony. Naprawdę wyzwala to, co robi Kitty Green we mnie, identyfikację z głównymi bohaterkami, w obu przypadkach z Julie Garner ale e, mam pewien problem z zakończeniem, nie będę mówił jakim zakończeniem, e, ale wydaje mi się ono zbyt e, grubą krechą nakreślone w stosunku do tej całej subtelności, którą w ogóle Kitty Green prezentuje w swojej twórczości. Ta subtelność to jest coś, co mnie zdobywa, bo, bo właśnie poprzez tą subtelność, te niedopowiedzenia m, rodzi się tak naprawdę ten horror, mhm. e, który, m, z którego korzysta poniekąd Kitty Green, a takie dowalenie, e, wjechanie ciężarówą wielką i zrobienie wyrw kołami, no, 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 no jakoś to niweczy tę e, piękną subtelność. I to jest w zasadzie mój jedyny zarzut, no, znaczy to jest jedyny, może nie też taki mały zarzut, bo zakończenie ma niemałe znaczenie, mm -hmm. Zawsze to, w jaki sposób twórcy decydują się zakończyć swój film, ale no mam poczucie, że to, co zrobiła Kitty Green, to nadal jest kawał świetnego kina opartego właśnie na takich naszych lękach, obawach i o tym, jak ta nasza codzienność, a raczej jak kobieca codzienność może przypominać horror. Tak. I ten koncept na pewno Kitty Green wyszedł, aczkolwiek z mojej perspektywy jednak znacznie bardziej przerażające jest to, co ukryte. I to, co ukryte, bez wątpienia wyraziła w asystentce. Nie no, asystentka to jest dla mnie arcydzieło, a The Royal Hotel to wciąż kawał bardzo dobrego kina i po prostu Kitty Green potwierdziła, że no ma pewien bardzo charakterystyczny styl i świetnie umie oddawać nastrój tych konkretnych sytuacji, takich teoretycznie bardzo zwyczajnych i codziennych. Tak, no a w The Royal Hotel Kitty Green skupiła się na takich jawnych zachowaniach zagrażających, no i tylko przez cały film zadajemy sobie pytanie jak daleko to wszystko zajdzie. Kiedy pierdolnie? sobie zadajemy pytanie, ja zadawałem sobie to pytanie cały czas, ale w pewnym sensie na szczęście mamy wciąż do czynienia z Kitty Green, która jest subtelna no poza tym zakończeniem, ale ono poszło w tę stronę, w którą i tak jestem bardziej w stanie jej wybaczyć niż w inną, gdyby poszła i jej... No właśnie, i ta ciężarówa by już w ogóle wszystko zabetonowała swoim brakiem subtelności, to to też tak źle nie jest. Niewątpliwie twórczość Kitty Green warto śledzić, bo no, ma za sobą jeden świetny film, drugi dobry, no i wierzę, że ona może być taką naprawdę dobrą art reżyserką pokazującą no Pewne niebezpieczne sytuacje z naszej codzienności. I ciekawi jesteśmy, czy udało Wam się zobaczyć The Royal Hotel i wczuć również w tą niebezpieczną, bądź wcale nie aż tak niebezpieczną, sytuację, w jakiej znalazła się Hanna. No właśnie, czy byliście bardziej z Haną, czy bardziej z Liz? Ja byłem z Haną. Całym sercem. Ja najpierw byłam z Haną, a później bardziej z Liz. A my przypominamy, że mamy patronite'a. Gorąco dziękujemy wszystkim naszym patronom, w tym najhojniejszym, czyli Konradowi, Bartkowi, Marcie i Jankowi. A od nas póki co to by było na tyle. Pa.